Witam Was serdecznie. Przepraszam najmocniej za opóźnienie, ale sprawy takie firmowe nie zatrzymały. Dzisiaj porozmawiamy sobie o układzie nerwowym, właściwie to ja do Was będę mówić. Układ nerwowy jest to takie połączenie człowieka z, w cudzysłowie, z Bogiem. No widzę, że zaczyna się pojawiać, więc jeszcze może chwilę zaczekam. Gdybyś, Kasia, była w stanie udostępnić film na Facebooku Awatara, to będę wdzięczna, bo nie mam teraz dostępu tutaj do komputera. Nie mam na swojego hasła. Co na temat układu nerwowego? Trzeba mieć świadomość tego, że układ nerwowy to jest jakby centrum zawiadywania wszystkim w naszym organizmie. Zainfekowanie tego układu jest jakby kluczem do tego, żeby człowieka w cudzysłowie wykończyć. Może za twardo to chyba powiedziałam. W każdym razie ten układ nerwowy decyduje o bardzo wielu funkcjach, takich, które są na wielu płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to są te funkcje, które są, służą nam do codziennego życia, czyli do tego, żebyśmy oddychali, do tego, żebyśmy mówili, żebyśmy trawili i tak dalej. Czyli to są takie dla przetrwania, tak? Drugi pułap to jest zarządzanie układem hormonalnym, a to układ hormonalny jest jakby podstawą do tego, żeby móc się wybronić przed zagrożeniami, które istnieją w rzeczywistości nas otaczającej. Kiedy jesteśmy nie w 100% funkcjonujący, czyli wtedy, kiedy mamy nierównowagę w organizmie, czyli na przykład sytuacja taka obrazowa. Potrzebujemy w danym momencie cynku, a go mamy za mało, bo ten cynk ma nam posłużyć do kilku, do zachowania, zapewnienia kilku procesów w organizmie. I go nie ma, tak? Co wtedy organizm robi? Wtedy zaczyna układ nerwowy odczytywać informacje, ok, nie ma cynku, no to co robimy? No to produkujemy hormon. Hormon, który utrzyma te funkcje, które mają być, muszą być utrzymane dla potrzeb życiowych. I to jest hormon. Hormony to, ja się śmieję, że trochę tutaj ciemno. Hormony to potęga, która pozwala ludziom żyć wbrew ich grzechom wobec własnego ciała. Dlatego, że kiedy źle traktujemy swoje ciało, to nasz układ hormonalny przyjmuje funkcję tego, żeby było wszystko w porządku, pomimo tego, że my w porządku nie jesteśmy wobec naszego organizmu. I to jest taka druga płaszczyzna, natomiast trzecia płaszczyzna to już jest ten poziom emocjonalny, gdzie układ nerwowy to w dużej mierze tak naprawdę kojarzony jest dla laików, no, może to źle, złe słowo, jako emocja, tak? Układ nerwowy, czy w ogóle nerwy kojarzą się z emocjami. Rzeczywiście w dużej mierze tak jest. I te emocje mają dosyć duży wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, o czym udowadnia coraz więcej naukowców, na szczęście, no bo podejście religijne w tym temacie jest różne. Tak jak Wam powiedziałam, tak stopniowo będę odnosić się do poszczególnych układów. Pierwszy, ten układ, który odpowiedzialny jest za utrzymanie funkcji życiowych, czyli oddychania, trawienia i tak dalej, to jest układ autonomiczny. Układ ten pracuje teoretycznie niezależnie od tego, co robimy. Czyli ja teraz myślę, mówię, ale jednocześnie oddycham. Ja już nie myślę o tym, że oddycham, tylko to robię. Bo tym steruje układ autonomiczny, czyli coś, co jest takim autopilotem w organizmie. Tak to się po prostu dzieje, bo tak został człowiek zaprogramowany. Teoretycznie nie mamy wpływu na to, jak funkcjonuje układ autonomiczny, a praktycznie wielu bardzo wysoko rozwiniętych ludzi, rozwiniętych nie tylko na poziomie emocjonalnym, tylko również na poziomie funkcjonowania fizycznego, czyli nie wiem, różnych karateków i tak dalej, to są ludzie, którzy są w stanie sterować nawet tym układem. Normalny człowiek tego na co dzień nie robi,
Natomiast co jest istotne w funkcjonowaniu tego układu? To, że układ autonomiczny reaguje zawsze na silne emocje. Czyli on jest pobudzany w wyniku silnych reakcji. I na przykład, kiedy dochodzi do sytuacji silnie stresowych, to przyspiesza się oddech, tak, podnosi się poziom glukozy we krwi, zatrzymuje się trawienie i tak dalej. To jest zawiadywanie układem autonomicznym, teoretycznie niezależnym od naszego funkcjonowania. Skoro tak jest, to trzeba mieć również świadomość, idącą dalej, że jeżeli za bardzo pobudzamy nasz układ autonomiczny, czyli mamy permanentny stres w swoim życiu, co nie oznacza, że zawsze mamy jakieś takie sytuacje mocno stresowe. Niektórzy stresowo reagują tym, że muszą wyjść z domu. No nie, dla niektórych to stres, dla innych to, nie wiem, skok ze spadochronu nawet stresem nie jest, więc to jest kwestia podejścia. Jeżeli mamy taki przewlekły stres, to dochodzi do pobudzania układu autonomicznego i układ autonomiczny pobudzany bardzo regularnie, bo ta regularność to jest taka tak naprawdę decydująca, powoduje, że on zaczyna źle pracować na co dzień. Czyli pobudzanie jakiegoś układu powoduje, że ten układ zaczyna brać za normę to, że jest pobudzony. Co to oznacza w praktyce? Że nagle okazuje się, że mamy zespół drażliwego jelita, bo ciągle te jelita w jakiś sposób podrażniamy, czy to idąc z układu nerwowego, czy z innych układów. I nagle okazuje się, że my nie jesteśmy w stanie normalnie zjeść, bo mamy reakcje biegunkowe. I to zaburzenie idzie już z układu nerwowego. Jest to ogromne niebezpieczeństwo, dlatego że najmniej potrafimy, przynajmniej niektórzy, albo większość, zawiadywać swoim autonomicznym układem nerwowym. Czyli jeżeli zaburzenia, czyli tak zwane drażliwe jelito, które tak naprawdę nie jest takie drażliwe z punktu widzenia układu nerwowego, ono najczęściej jest drażliwe z innych powodów, aczkolwiek te sytuacje się zdarzają, kiedy jest drażliwe naprawdę z układu nerwowego, no to naprawdę mamy problem. Bo wtedy to trzeba już na innym poziomie pracować. Co zrobić, żeby to się uspokoiło? Przede wszystkim wyciszyć swój układ autonomiczny, to znaczy wysoka relaksacja. Tak? Czyli musi być przerwa w stymulacji, po prostu nie ma innego wyjścia, trzeba się zatrzymać. Wyciszyć autonomiczny układ nerwowy i wtedy pozostałe funkcje zaczynają wracać do normy. Czyli jelito, jeżeli było drażliwe od układu nerwowego, to przestaje być drażliwe. Zastanawiałam się, czy coś jeszcze. Jeżeli chodzi o centralny układ nerwowy, to jest ten drugi level. Ten centralny układ nerwowy i tak naprawdę, może ten drugi level to jest centralny układ nerwowy, peryferyjny układ nerwowy. Centralny układ nerwowy to jest ten centralny, który zawiaduje właśnie funkcjami wyższymi, czyli zawiaduje hormonami. Co może powodować, że ten centralny układ nerwowy nie działa prawidłowo? Jakie są tego reakcje, jakie są tego zaburzenia? Nawet sobie przygotowałam taką kartkę, wiecie, ona jest takiej wielkości na dzisiejszy wykład. To infekcje układu nerwowego centralnego. Infekcja może być dwojaka. Może być wirusowa i bakteryjna. I to powoduje, że ten układ centralny nie działa prawidłowo. Nie działa prawidłowo na takiej zasadzie, że jeżeli mamy bakteryjne obciążenie w układzie nerwowym, to stany zapalne, roznoszące się po tak naprawdę nie tylko centralnym, ale do peryferyjnego układu nerwowego, wywołują zaburzenie pracy hormonalnej i zaburzenie pracy tak naprawdę mięśniowo-kostnej. Sorry, nie jestem rehabilitantem, może niedobrze to powiedziałam. W praktyce oznacza to, że jak mamy infekcję bakteryjną, to znaczy na przykład boleriozę, to zaczynamy mieć problem w centralnym układzie nerwowym, czyli zaczynamy się szybciej denerwować, stresować, mamy gorszą pamięć, mamy gorszą koncentrację, ale też mamy problem z chodzeniem. Zaczynamy czasami tracić przewodnictwo.
Przewodnictwo w sensie takim, że nie tylko z centralnego, ale do peryferyjnego układu nerwowego nie ma przewodnictwa, to znaczy, że nagle nie do końca dobrze czujemy palce, tak? Czyli tracimy w pewnym stopniu czucie w palcach. Zaczynamy gorzej chodzić, zaczynamy gorzej zawiadywać tymi ruchami, czyli trochę chodzimy w taki sposób jak robot, no nie? To jest reakcja stanu zapalnego roznoszącego się, co świadczy o tym, że same jakby takie nitki nerwowe zaczynają być w cudzysłowie opuchnięte, przez to, że są opuchnięte, nie ma tego przewodnictwa tak ciągłego, jak powinno być. Najczęściej to jest jednak przy stanach bakteryjnych zapalnych. Natomiast kiedy mamy stany wirusowe zapalne centralnego układu nerwowego, to wówczas zaburzenia raczej idą w stronę układu hormonalnego. Czyli przysadka mózgowa, szyszynka nadnercza, tarczyca, trzustka, to też jest układ hormonalny, jajniki i tak dalej, grasica. No, chyba prawie wszystko wymieniam. Jak to się może objawiać? Najczęstszym objawem złej pracy przysadki mózgowej w wyniku stanu zapalnego centralnego układu nerwowego odwirusowego, odczuwalnym na co dzień, czyli to jest ten dzwoneczek, jest bezsenność. Bezsenność, problem z zaśnięciem, problem ze wstawaniem już niestety nie. A szkoda. Druga, no to nadnercza, nadprodukcja hormonu stresu, co oznacza, że reakcja jakby z punktu widzenia tego emocjonalnego, tego czy centralny układ nerwowy jest w stanie zapalnym od bakteryjnym, od wirusowym się niczym nie różni. Czyli jesteśmy rozdrażnieni, nerwowi, gorzej radzimy sobie z sytuacjami nowymi, na które nie jesteśmy przygotowani. Są one dla nas wyżej stresowe niż dla pozostałych ludzi. Jeżeli chodzi o zaburzenia hormonalne, no to tutaj już bardzo często są już powikłania, ale tak naprawdę kiedy nadnercza źle pracują, to bardzo często źle pracuje również układ rozrodczy. Tarczyca jest już troszkę mniej tak naprawdę powiązana. Natomiast zaburzenia w układzie nerwowym również mają wpływ na tarczycę, ale to jest bardziej powiązane połączenie, czyli nie bezpośrednie. Bezpośrednie idzie bardziej przysadka mózgowa, nadnercza i niestety również trzustka. I trzustka jest bardziej bezpośrednio powiązana z zaburzeniami odwirusowego, stanu zapalnego, centralnego układu nerwowego. Inne zaburzenia układu nerwowego, tego centralnego, idą z jeszcze innych poziomów, kiedy osoby mają problemy z wątrobą i z woreczkiem żółciowym, albo woreczku żółciowego, albo woreczka żółciowego nie mają, albo mają woreczek żółciowy obciążony kamieniami żółciowymi, to wówczas źle jest wytwarzana osłonka mielinowa, która ma chronić połączenia nerwowe przed uszkodzeniem, co powoduje, że osoby jakby z takim zaburzeniem, czyli za mało jest, osłonka mielinowa jest zużyta, albo jest nie w pełni wykształcona, albo nie jest takiej jakości, jak powinna być, to są osoby wybuchowe. Co nie oznacza, że są to osoby, które źle sobie radzą ze stresem, bo ze stresem mogą sobie bardzo dobrze radzić, natomiast bardzo emocjonalnie reagują, czyli na przykład, nie wiem, jest jakaś sytuacja, która normalnie człowieka by nie wyprowadziła z równowagi, a ich tak wyprowadza z równowagi, że jakby co najmniej się im sufit zawalił na głowę, ale za 3 minuty już w ogóle jest po sprawie. Tak? Sprawa załatwiona, temat zamknięty, było, wydarzyło się i emocje zostały wyczyszczone. To jest taka wybuchowość. Czyli jeżeli zaburzenia są na poziomie wątroby, produkowania osłonki mielinowej. I tutaj uwaga, w tym przypadku, dlatego są tak bardzo niebezpieczne leki na cholesterol, ponieważ
cholesterol w dużej mierze uczestniczy w tym, żeby prawidłowo ulokowała się i wytworzyła osłonka mielinowa. Dlatego cholesterol jest bardzo potrzebny, podwyższony, szczególnie po sytuacjach dużego wysiłku albo silnych infekcji. Mogą to być infekcje nawet bezobjawowe. Dlatego jestem może nie tyle przeciwnikiem jakby zbijania cholesterolu, natomiast z pewnym dystansem podchodzę do tego zagadnienia, choćby nawet patrząc na to z tego punktu widzenia, że 90% samobójców to byli ludzie, którzy mieli za niski cholesterol, za niski, a nie za wysoki, za niski. To dobitnie dopowiedziałam. Co oznacza, że ludziom potrzebny jest podniesiony cholesterol. Jeżeli mamy permanentnie podniesiony cholesterol, to najpierw sprawdzimy wątrobę, oczyścimy sobie ją, oczyścimy sobie worek żółciowy. Jak to nie pomoże, to wtedy zaczniemy się głębiej zastanawiać, co tak naprawdę jest przyczyną tego, że ten cholesterol jest podniesiony, bo organizm być może potrzebuje tego podniesionego cholesterolu, a niekoniecznie to jest patologia, dlatego że za pomocą tego cholesterolu regeneruje sobie układ nerwowy albo połączenia, czy osłonki połączeń nerwowych. Z punktu widzenia jeszcze funkcjonowania tego centralnego układu nerwowego i stanu zapalnego, to właściwie tyle. Natomiast kiedy układ nerwowy jeszcze nie pracuje prawidłowo, wtedy kiedy źle oddycham. A tak naprawdę wtedy, kiedy mam za mało dwutlenku węgla w organizmie. Czyli, a dwutlenku węgla mamy w organizmie, kiedy oddychamy płytko. Bo robimy tak i więcej razy wydychamy niż wydychamy, a najczęściej jest to w sytuacjach stresowych. Dlatego prawidłowe oddychanie, a szczególnie prawidłowy wydech i pauza po wydechu jest szczególnie istotna, dlatego że dwutlenek węgla jest transporterem niektórych substancji do układu nerwowego. Zatem, kiedy nie ma tego dwutlenku węgla w odpowiedniej dawce, to trudno, żeby układ nerwowy prawidłowo funkcjonował. Dzwoneczek, który mówi o tym, że źle oddychamy, najczęściej jest tak, że ludzie, którzy wstają i nie mogą wstać, już nie abstrahuję od tego, że nie przespali nocy czy coś, czyli na przykład dobrze, normalnie spali i ciężko jest im się rozruszać, to wówczas dzieje się tak, że jakby są gorzej funkcjonują rano niż wieczorem, czyli na odwrót niż populacja. Wszyscy rano wstają, są w miarę wypoczęci, w miarę funkcjonują, a na wieczór funkcjonują fatalnie. A ci ludzie raczej lepiej funkcjonują, lepiej funkcjonują po południu albo już w okresie południa niż do południa, czyli ten okres, chwila rozruchu dla organizmu, to jest ten czas, kiedy dostarcza do swojego organizmu więcej dwutlenku węgla. Czyli jeżeli źle oddychasz, to pierwszym dzwoneczkiem, którym ci o tym powie w twoim życiu, jest to, że jest ci ciężko wstać. I że jest ci ciężko zaskoczyć. I że te pierwsze dni, pierwsze godziny życia po obudzeniu się nie są takie, jak powinny być, czyli to nie czujesz się wtedy rzeźko i świeżo i przyjemnie. Dopiero po kilku godzinach rozruszania się zaczynasz normalnie funkcjonować. Czyli źle oddychasz. Naucz się dobrze oddychać. No jakby technik oddychania jest wiele, ja nie będę tutaj się wymądrzać, bo nie jestem specjalistą w tym temacie, sama jeszcze dobrze nie oddycham. Natomiast wiem na pewno, że istotny jest dwutlenek węgla, czyli trzeba zrobić głęboki wdech, ale pamiętać o tym, że po tym głębokim wdechu powinien być głęboki, płytki wydech, no nie wiem jak to określić, i przerwa, bo w tej przerwie przetwarza się dwutlenek węgla. To jest jakby druga płaszczyzna. Inne rzeczy. Inne rzeczy to niedobory. Ja to nazywam niedoborami twardymi, które są wynikiem stanów zapalnych, no to tutaj akurat są one dosyć proste. Jeżeli ktoś ma niedobory jodu, to znaczy, że ma stany zapalne, być może niekoniecznie w układzie nerwowym, ale jest prawdopodobieństwo, że również tam. Jeżeli ktoś ma niedobory chloru, to również świadczy to o stanach zapalnych. Mogą być odbakteryjne, mogą być odwirusowe. Chlor raczej to jest kierunek odbakteryjny. Jeżeli mamy niedobory srebra, przepraszam, to też jest objaw tego, że mamy raczej niedobory, że mamy stany zapalne odbakteryjne. Zwiął mi jeden minerał.
No nie pamiętam. Przypomnę sobie za chwilę, to Wam powiem. Czy jakby te pierwiastki świadczą o tym, że mamy stany zapalne odbakteryjne i one mogą być w układzie nerwowym. Natomiast jeżeli mamy stany zapalne odwirusowe, to wówczas głównym niedoborem są kwasy omega. Dlatego u ludzi bardzo często, pomijam fakt, że kwasy omega ściągają stany zapalne, no nie? Nie tylko w układzie nerwowym. Dlatego kwasy omega są tak istotne w suplementacji w dzisiejszych czasach, ponieważ zdejmują stany zapalne odwirusowe, a jeżeli one są w układzie nerwowym, to powodują, że też ten układ nerwowy nasz jest spokojniejszy i lepiej sobie radzi z obciążeniami codziennymi. Wówczas suplementacja kwasami omega, jeżeli mamy zdrową w miarę wątrobę, na wieczór daje dosyć dobry efekt. Chociaż wydawałoby się, że to nie jest dobry pomysł. Ale wieczorem, w sensie do kolacji. Jeżeli suplementacja kwasami omega daje nam taki efekt wyciszenia, to najprawdopodobniej obciążenie stanu zapalnego jest odwirusowe. Na innej płaszczyźnie, kiedy połączenia nerwowe nie są jeszcze dobrze funkcjonujące, albo już nie są dobrze funkcjonujące, bardzo często też brakuje minerałów. I to jest już stricte związane nawet nie ze stanami zapalnymi, tylko z tym, że źle prowadzimy nasz organizm i nasz organizm zamiast regenerować układ nerwowy, który regeneruje się ostatni w kolejności, regeneruje wszystko, co jest potrzebne nam do zachowania życia. Nie mówię tu nawet o zdrowiu, do zachowania życia, więc regeneruje wątrobę, regeneruje jelita, serce i tak dalej, natomiast układ nerwowy się zużywa. I jeżeli dochodzi do bardzo silnego zużycia tego układu nerwowego, to on z czasem zaczyna coraz gorzej pracować, ale nie, nasze ciało nie podejmuje regeneracji tego układu z tego względu, że no bo jakim cudem, skoro on musi ratować życie, a nie zajmować się jakimiś ubytkami. Wówczas zaczyna nam brakować takich pierwiastków jak krzem. Pomijam, że krzemu często brakuje przy obciążeniach pasożytniczych. Natomiast krzem to jest taki bardzo wyjątkowy minerał, który ja osobiście bardzo kocham, ponieważ spowodował, że moje komórki zaczęły się odnawiać. On przyjmuje funkcję układu nerwowego. Kiedy my mamy nawet w cudzysłowie potargany układ nerwowy, to jeżeli mamy odpowiedni poziom krzemu w naszym organizmie, krzem przejmuje przewodnictwo tego układu nerwowego. Czyli dosłownie impuls może iść po układzie nerwowym, nagle jest przerwa, ale tam jest krzem, więc pójdzie dalej, nie? Minerał. Zatem jakby utrzymywanie w swojej diecie odpowiedniej dawki krzemu jest kluczowe do zachowania właściwego funkcjonowania układu nerwowego, a nawet już abstrahując z układu nerwowego, krzem to jest taki zapalnik do tego, że okej, teraz mamy krzem i krzem zapala informację, że tutaj ma się odbudować komórka, albo tu ma się odbudować milion komórek, bo się zużyły, albo umarły, albo były za stare, nie? Więc muszą być nowe. Dlatego tak bardzo lubię mikrohydrynę. Tak mi się szczerze przyznam. Ja bez mikrohydryny po prostu nie potrafię za długo żyć, bo ona daje mi tą dawkę krzemu na co dzień, która powoduje, że jakby te procesy regeneracyjne, które ja osobiście czuję, że jeszcze są bardzo w dużej intensywności w związku z moją historią w pewnym stopniu chorobową, jednak zachodzą, a ten krzem jest tym ogniskiem, który raz, że mój układ nerwowy wycisza, a dwa, że mój że daje jakby taki sygnał do organizmu, że tu się regeneruj, tak? Tu ma, potrzebna jest dziura, tu trzeba ją załatać. To jest jedno. Drugim istotnym minerałem dla prawidłowej pracy układu nerwowego jest złoto. Osobiście ze złotem nie przypadam, nawet za złotą biżuterią. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że połączenia nerwowe, końcówki połączeń nerwowych są złote. Dlatego złoto jest cenne, dlatego że z tego robi się biżuterię. Osobiście wolę srebro. To by świadczyło o tym, że jednak jakieś obciążenie bakteryjne chyba mam jeszcze. Więc jeżeli lubicie złoto, to zastanówcie się, być może wasz organizm potrzebuje tego złota, ale niekoniecznie na palcu czy na szyi, ale potrzebuje go w układzie nerwowym. Wtedy można suplementować złoto, czyli jest to po prostu forma jonowa, natomiast uważajcie, złoto dość szybko się robi metalem ciężkim, więc uzupełniajcie go, ale bez przesady,
Nie róbcie tego w jakichś wielkich intensywnościach. Srebro można używać w dużych intensywnościach, natomiast złoto z dużym rozsądkiem. Zauważyłam, że złota zaczyna brakować szczególnie po bardzo silnych infekcjach, którym towarzyszą wysokie temperatury. I kiedy jest wysoka temperatura, to wówczas nie wiem, czy dochodzi do uszkodzenia tych końcówek nerwowych. Natomiast zauważyłam z gabinetu, że tak właśnie takie reakcje zachodzą. Więc warto w trakcie choroby albo po chorobie jednak w jakimś tam stopniu sobie to złoto uzupełniać wewnętrznie. No, dla fanatyków i nalewka ze złota będzie dobra, albo nawet wódka ruska ze złotem. To dla wybranych informacja. Kolejnym takim pierwiastkiem, który jest szczególnie ważny w prawidłowych pracy układu nerwowego i połączeń nerwowych, i tu bardziej wydaje mi się, że to chodzi o centralny układ nerwowy, aczkolwiek nie jest to taka sprawa, która jak dla mnie jest jeszcze taka czysta i klarowna, to jest lit. Lit to jest minerał również. I tutaj zrobię sobie reklamę. Lit jest w wodach mineralnych, w piwniczance i w muszyniance. A że ja pochodzę z Piwnicznej Zdrój, to polecam Wam piwniczankę. Ponieważ to powoduje, że kiedy mamy odpowiedni poziom litu, to nasza skłonności do depresji są bardzo małe. Albo przynajmniej się zmniejszają. Czyli uzupełnienie litu daje taką siłę woli. I przechodzimy na kolejny level. Siłę woli i mniejszą skłonność do depresji. A więc lit jest to minerał, który powinien znajdować się gdzieś tam w naszej diecie w mniejszym lub większym stopniu, a jednak nie do końca to się sprawdza. I w niewielu wodach tak naprawdę lit występuje. Jak sobie tak sprawdzałam po wodach, to chyba tak naprawdę tylko w tych dwóch znalazłam, aczkolwiek nie wiem, może nie sprawdziłam wszystkich. No i ten poziom ostatni, czyli zaczynacie rozumieć, że dochodzę do końca. Jeszcze najmniej dla mnie odkryty, aczkolwiek ciągle to robię, czyli ten poziom emocjonalny. No i mówi się, że emocje mają wpływ na nasz organizm i wielokrotnie to udowodniono. Nie będę się tu wymądrzać, bo nie jestem jakby mistrzem w tym temacie. Jeszcze daleko mi do mistrza. Początek drogi dopiero. Natomiast widzę po sobie, kiedy mi spada poziom energii, to wiele rzeczy wkoło układa się nie najlepiej. Nawet kiedy mam wiele problemów, natomiast mój poziom energii jest wysoki, to wtedy te rzeczy układają się zgodnie z moją intencją. I to są już jakby takie, to jest jakby wpływ emocji na otoczenie, natomiast wpływ emocji na organizm to już jest w ogóle ogromna, podejrzewam, że z dużo większą intensywnością można to zrobić. Udostępniłam Wam film, ale nie pamiętam, oglądałam go jakiś czas temu, o mężczyźnie, który potrafił za pomocą swojej woli zawiadywać swoim organizmem na tyle, że doszedł nie tyle do układu centralnego układu nerwowego czy peryferyjnego, on doszedł do autonomicznego układu nerwowego i był w stanie nim kierować, był w stanie kierować tym, w jakim stopniu wydzielają się hormony. Może nie robił tego świadomie, że okej, ten hormon w takiej dawce i ten hormon w takiej, tylko on miał jakby nakreślone, co ma być na końcu. No to był człowiek, który był w stanie wyjść na szczyt chyba Mount Everestu bez koszulki. Bez koszulki. Ludzie tam chodzą z tlenem, w kożuchach. No nie, w koszulce za ciężkie, ale w takich kurtkach naprawdę ogromnych. Mróz minus 30, 20. A ten człowiek wyszedł i zszedł. Zero odmrożeń. To jest dopiero moc. I tak naprawdę uważam, że ludzie są w stanie zawiadywać tym swoim, za pomocą układu nerwowego, są w stanie wiele funkcji w swoim organizmie uruchomić, takich, które teoretycznie nie są możliwe z punktu widzenia fizyki, i te funkcje nazywają się cudami. Więc każdy z nas jest w stanie zrobić cud w naszym organizmie. To jest kwestia rozwoju swojej osobowości i swojego jakby pracy układu nerwowego do tego, żeby te cuda wywoływać. I wtedy nie będzie nam potrzebna, nie będą nam potrzebne hormony, nie będzie tak naprawdę nam potrzebna suplementacja, za którą jestem bardzo, bo w wielu sytuacjach życiowych uratowała mi tak naprawdę tyłek. Bo wtedy będziemy potrafili to robić po prostu sami, własną siłą woli. Natomiast zanim dojdziemy do tego momentu, czeka nas standardowe postępowanie z naszym organizmem. Chciałam coś powiedzieć i mi umknęło.
No, ze swojej strony ja Wam życzę takiego poziomu rozwoju, żebyście mogli zawiadywać tym swoim ciałem na takim poziomie. Na zakończenie chciałabym dodać takich kilka słów od siebie, które też zauważam. Pamiętajcie to, o czym mówicie, o kim mówicie. To jest działanie, które powoduje, że ta osoba dostaje energię od Was. Nieważne, czy mówicie o kimś dobrze, czy mówicie o kimś źle, zawsze dajecie tej osobie energię. Natomiast kiedy mówicie źle, to struktura Waszych komórek się zaburza. Kiedy mówicie dobrze, czy o sobie, czy o innych, struktura Waszych komórek się buduje. Kiedy mówicie z perspektywą optymistyczną na swoje życie w przyszłości, to taka struktura jakby w Waszym ciele się buduje, a później ma odzwierciedlenie w Waszym życiu. Czyli tak naprawdę słowa i Wasza intencja jest najważniejsza. I na tych słowach, na tej intencji można zbudować więcej niż się ludziom wydaje, a wiele osób z tego nie korzysta, ponieważ uważa, że to jest ściema. A to jest prawda. No i taki sekret na sam koniec. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że jest to dla Was jakkolwiek istotna albo przydatna informacja. Przepraszam za spóźnienie dzisiejsze. Postaram się być bardziej punktualna, aczkolwiek nie wychodzi mi to kompletnie. Do usłyszenia. Widzimy się za tydzień, natomiast nie w moim wydaniu bezpośrednio. Za tydzień wykład będzie miał ktoś inny. I będziemy się spotykać w czwartki. Jeżeli macie ochotę na jakieś konkretne tematy, bądź na jakieś konkretne jednostki, czy to chorobowe, czy jakieś konkretne przypadki do omówienia, to piszcie. My w tych wykładach czwartkowych będziemy Wam przedstawiać, jak to wygląda z punktu widzenia naszego, czyli terapeuty. Z mojego to bardziej dietoterapeuty, natomiast ta wiedza u mnie się ciągle rozszerza o jakby inne dziedziny i z tych innych dziedzin też czerpię. Więc piszcie na dole w komentarzach, jakie tematy byście chcieli, a one pewnie w perspektywie przyszłości się pojawią. Dziękuję pięknie, udanego wieczoru i do usłyszenia.